Chciałam, żeby Państwo zobaczyli Malakiego. Nie wiem, czy on będzie teraz współpracował, jak nagrywam, bo nie przepada za tym. To jest pies, który tak na zdjęciach, zdjęcia w ogóle nie oddają tego, jaki on jest fajny. Dopiero spotkanie go na żywo. Mam nadzieję, że ten film coś Wam pokaże. To jest taki pies na spacer, z którym cieszą się dosłownie wszyscy i wszyscy robią maślane oczy, wszyscy wolontariusze. Niestety jest też tak, że kompletnie nie dostrzegają go osoby szukające psa do adopcji, osoby, które są spoza schroniska i sobie tylko oglądają psy i przebierają, którego by chcieli, który im się spodoba. No więc Malaki za zdjęcie nie spodoba, filmy z nim też się nie cieszą popularnością, no bo idzie sobie, macha sobie ogonkiem, usiądzie, położy się, żadnych fajerwerków, zwykły kundelek i po prostu wszyscy go omijają. Więc nie macie okazji poznać, drodzy Państwo, jaki to jest cudowny, miły pies, bardzo kulturalny. Nie jest nachalny w pierwszym kontakcie, ale jest otwarty, miły, lubi też psy. Wychowywał się z domu z dziećmi. Raczej to nie jest pies, który będzie się nadawał do takich małych dzieci, bo on potrzebuje spokoju i raczej odchodzi sobie. Nie wiem, czy będzie się tak bawił chętnie, natomiast jest to pies, który jest fajnym, spokojnym towarzyszem, sympatycznym, kulturalnym. To jest to pies, który też będzie miły w stosunku do gości, jeśli przyjdą do domu. Tak, pupełku mój, tak, podrapiemy. Troszkę musimy go teraz wyczesać, bo on tak wychodzi po troszkę. Otwarty bardzo. No najchętniej zamieszkałby w domu z ogrodem, natomiast nie jest to absolutny wymóg, jeśli Państwo mają takie warunki jak na przykład dostęp do windy, to jest to realne i można mieć takiego miłego, fajnego, dużego psa. Chociaż oczywiście dom z ogrodem to byłoby jego marzenie, bo on w takim domu się wychował, gdzie miał do dyspozycji i las w pobliżu, i oprócz tego posesję do wypoczynku. No niestety jego losy tak się ułożyły, że jego domu już nie ma, jego rodziny już nie ma. Tak więc on trafił do schroniska. Jest to, przepraszam, mi się głos załamał, bo to jest bardzo przykra historia, której niestety szczegółów nie możemy tak całkiem ujawnić i publikować tutaj. No, szczotkę ma wyciągnąć? Dobrze, to wyciągnę szczotkę. I tak ten Malaki siedzi w schronisku. Nikt się nim nie interesuje. Nie mieliśmy w ogóle przez rok, nie mieliśmy żadnego zapytania o Malakiego, żadnego telefonu, mimo że pojawia się on w naszych postach. Ma też spacery z psami, więc go dość dużo widać, ale wszyscy go pomijają. Jeśli już są pytania o jakimś poście, to są pytania o jego koleżanki, a o Malakiego zupełnie nic. Nie wiem, co mam powiedzieć. No, wydaje mi się, że najlepiej jest po prostu przyjść, sprawdzić, obejrzeć go na żywo, poznać i przekonać, jaki to jest super miły, fajny pies. Pokaż nosia. Tylko Marek tutaj jest. Oj, ty Miszku, Miszku. No, zobaczcie, jaki ma przyjemny, sympatyczny pyszczek. On przez większość spaceru sobie idzie, niucha sobie w trawce. Gorąco dzisiaj jest, tak? I zwiedza, tak? Jesteś żarłoczkiem troszkę. Malaki to jest w ogóle nasz bohater. Pewnie no, niektórzy mogli o tym przeczytać. Jak przyszedł do schroniska, to ważył 65 kg i ledwie chodził. Nie mógł chodzić, co chwilę robił przystanki, jeszcze było lato. Było mu bardzo, bardzo ciężko. Tak naprawdę w pół roku, lekko ponad pół roku, tak? Co? No. Lekko ponad pół roku schudł do 37 kg i to jest jego prawidłowa waga, przy której czuje się dobrze, ma ochotę na spacery, ma siłę, nie obciąża nadmiernie swoich łapek i kręgosłupa. To jest tylko twoje futro, kolesko mój. I tak powinno być. Tak. Swędzi tam coś, ja cię chciałam podrapać, skarbie. No. Ale nikt niestety nie docenia dużego, burego kundla. Mam nadzieję, że Państwo jakoś trafią na ten post i może zechcecie mu się przyjrzeć i Was zauroczy miły kolega. Ma na imię Malaki, czeka na dom w schronisku na Paluchu w Warszawie od roku. Tak, musiu, mój, ty musiu. Tak.
i prosimy o telefony. Tak, prosimy o telefony, Malakuś. Prosimy, tak, prosimy o telefony. Tak, tak. Jeszcze? Jeszcze, jeszcze. Zobaczcie, jaki to jest miły pies. A to jest pies miły w warunkach schroniskowych. Myślę, że w domu to będzie przecudowny, przecudowny członek rodziny. Tak?